Chciałem pokazać to, co oglądaliśmy na naszym poprzednim, dość odległym spotkaniu. Wtedy to w jakimś sensie ekspresem przejechaliśmy przez życiorys Abrahama, szukając wydarzeń w jego życiu, które budowały jego wiarę, dlatego że Bóg uczynił Abrahama wzorem wiary, czy modelem wiary. List do Rzymian mówi, że on stał się ojcem tych nieobrzezanych, mających wiarę Abrahama i tych obrzezanych, którzy idą jakby śladami wiary Abrahama. Więc to była bardzo ważna postać i patrzyliśmy na to, jak to Bóg uczył go wiary, ale oczywiście, ponieważ tak dużo rzeczy pokryliśmy na jednym spotkaniu, no to nie mogliśmy iść zbyt głęboko. Dzisiaj jednak nie będziemy już do Abrahama jako takiego wracać, tylko chciałbym, żebyśmy poszli dalej i stąd wziął się ten tytuł Po Akeda, żydowskie, hebrajskie, ono oznacza związanie. I to jest, to związanie jest związane, że tak powiem, z postacią Izaaka. My znamy wydarzenie ofiarowania Izaaka przez Abrahama albo próbę ofiarowania Izaaka przez Abrahama jako test wiary Abrahama. Mówimy raczej o ofiarowaniu, o złożeniu Izaaka w ofierze. W tradycji żydowskiej to wydarzenie jest znane jako związanie od słowa, które występuje w 9 wersecie tego rozdziału, że Abraham związał Izaaka, zanim złożył go na stosie ofiarnym z drewna. To słowo związanie tak naprawdę ono ma konotację właśnie wiązania ofiary przed złożeniem jej Bogu, czy przed zabiciem i spaleniem. Więc to nazywanie w ten sposób tej historii od razu kojarzy się z tym, co tam się wydarzyło. Tytuł był Akeda i mniejszy Abraham, dlatego że chociaż Bóg przedstawia się Mojżeszowi w Księdze Wyjścia jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, to i czyni to dlatego, że o tych trzech patriarchach mówi Księga Rodzaju, to jednak nie wszystkie te trzy postacie są potraktowane w równy sposób przez narratora Księgi. I tak się składa, że Izaak otrzymuje jakby najmniej miejsca, najmniej uwagi w narracji Księgi Rodzaju do tego stopnia, że właściwie można powiedzieć, że narracja Księgi Rodzaju składa się z narracji o Abrahamie i z narracji o Jakubie, a Izaak w jakimś sensie jest rozpuszczony, roztopiony, zanurzony w tych dwóch narracjach i za wyjątkiem 26 rozdziału nie ma właściwie swojej narracji, a i w tym 26 rozdziale w jakimś sensie wszystko to, co się dzieje w życiu Izaaka jest jakimś echem albo odzwierciedleniem tego, co wcześniej się działo w życiu Abrahama. Więc Izaak w tej historii biblijnej jest w jakiś sposób zdefiniowany przez rolę, jaką pełni podwójną. Z jednej strony Izaak jest dzieckiem obietnicy i wypełnia dużą część życia Abrahama, oczekiwanie na niego, potem jego narodziny, potem co się działo z nim i ofiarowanie Izaaka, czyli to Akeda, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Abrahama. Jest takim kulminacyjnym, można powiedzieć, wydarzeniem w życiu Abrahama, w jego chodzeniu z Bogiem. Wszystko niejako w tej historii niemalże prowadzi do tego wydarzenia. A druga rola w jakimś sensie, jaką Izaak pełni w tej historii, to jest po prostu rola przekaźnika tej Bożej obietnicy do kolejnego pokolenia, któremu poświęca autor dużo więcej uwagi, do pokolenia Jakuba. I można by powiedzieć, że ja tutaj postarałem się, tak jak w przypadku tej historii Abrahama, pokazać to graficznie. Te wszystkie rozdziały od 12 do 25, do połowy 25, są rozdziałami mówiącymi o narracji Abrahama. Ona się zaczyna od Toledot Terach, czyli od tego, co wyrosło z Teracha, a Abraham jest najważniejszym synem Teracha, przez którego Bóg daje te obietnice.
Potem na czerwono jest na krótko zaznaczone wtrącenie, jak Iszmael jest odesłany, jakby można powiedzieć, na dalszy plan. Potem zaczyna się Toledot Izaak, przy czym kiedy mowa jest o Toledot, czyli to jest to, co wyrosło z kogoś, to już to wtedy nie dotyczy tak bardzo tej osoby, tylko jego następców. I rzeczywiście cała ta historia rozpoczynająca się w 25 rozdziale od Toledot Izaak, to jest właściwie narracja o Jakubie, która trwa w zależności jak na to patrzeć, albo do początku 37 rozdziału, gdzie pojawia się Toledot Jakow, czyli to, co wyrosło z Jakuba, albo można na to też spojrzeć w ten sposób, że właściwie Jakub zajmuje całą resztę tej historii, aż do końca Księgi Rodzaju, dlatego że on umiera dopiero i jest pochowany w 49 i 50 rozdziale, czyli ostatnim rozdziale tej historii. Przy czym rzeczywiście ta późniejsza część to dotyczy bardziej jego dzieci, całej tej jego rodziny i w jaki sposób oni zostali wybawieni przez Józefa, który jest typem odrzuconego Mesjasza, można powiedzieć. Ale i tak, 9 rozdziałów od 25 aż do 36, czy powiedzmy 5, no bo 36 znowu na czerwono zaznaczony jest taką historią wyprowadzenia ze sceny Ezawa, brata Jakuba. Dużo, dużo miejsca jest poświęcone Jakubowi, dużo miejsca jest poświęcone Abrahamowi, a Izaak otrzymuje stosunkowo niewiele miejsca. Wypisane są tutaj wszystkie te epizody, macie to na ekranie. Co się konkretnego dzieje? Tak, tak. Nie mieści się już na ekranie i tego nie będzie. I to nie będzie jakby punktem naszej uwagi. Ja wspominam o tym tylko tak całościowo. Tak naprawdę Izaak mieści się pomiędzy, czy jest jakby roztopiony w narracji o Abrahamie i Jakubie jako samym Jakubie, niekoniecznie o jego rodzinie, dlatego dalej już tam tego nie umieszczałem na ekranie. Wszystkie te epizody, które są wypisane, te 9 epizodów, które są tutaj wymienione, dotyczące Izaaka, one wszystkie dzieją się gdzieś w czasie tej narracji Abrahama i Jakuba, które następuje po nim. Ja dzisiaj chciałbym skupić się tylko na dwóch z tych epizodów, na tym, który jest oznaczony trzecim numerem, właśnie na ofiarowaniu Izaaka, które było jednakże bardziej częścią narracji o Abrahamie niż o samym Izaaku. Izaak jest tutaj pełnił dosyć pasywną czy bierną rolę. A drugi epizod to jest powiedzmy cały 26 rozdział, gdzie rzeczywiście Izaak wreszcie staje się, można powiedzieć, podmiotem akcji i większość czasowników występujących w tym rozdziale ma za podmiot właśnie Izaaka, to Izaak działa. Więc żeby może zapamiętać to lepiej, to ja jakby przedstawiłbym tą historię Izaaka i historię Abrahama i Jakuba obok niego w taki sposób, jakby to były trzy ogniwa jednej ważnej historii, przy czym ogniwo pierwsze i ogniwo trzecie są bardzo dobrze widoczne i rozbudowane, a Izaak jest tylko takim łącznikiem pomiędzy nimi i w tej historii jest bardzo mało wyeksponowany. Zarówno Abraham ma dwa imiona, swoje oryginalne imię Abram i imię, które Bóg mu potem nadaje, Abraham. Podobnie jest z Jakubem. Jakub ma swoje imię od dzieciństwa, Jakub, a potem Bóg mu nadaje imię Izrael. W przypadku Izaaka nie ma czegoś takiego. Izaak rzeczywiście zajmuje dużo mniej wyeksponowane miejsce. Ciekawą rzeczą jest też to, nie tylko ile miejsca Izaak zajmuje w tej narracji, ale także to, w jaki sposób jest opisywany, czy w jaki sposób jest nazywany. Na przykład w tej pierwszej części, która jest zatopiona w życiu Abrahama, z ponad 50 odniesień do Izaaka, które występują w tych epizodach, 32 aż są w 32 przypadkach Izaak jest określony jako syn. To, że jest synem Abrahama, jakby definiuje tam jego tożsamość. Zaledwie 15 razy Izaak jest wspomniany jako Izaak, a nie jako syn, czy chłopiec, czy coś takiego. Więc jakby takie samodzielne
można powiedzieć, autonomiczne działanie Izaaka jest rzadkie. Prawie połowa tych wystąpień to jest w bardzo krótkiej, pięciowersetowej narracji, kiedy Izaak poślubia Rebekę. Cały rozdział 25, który opisuje to przygotowanie, mówi o tym, że to Abraham wysłał swojego sługę, żeby Izaakowi zapewnić żonę. Przez cały ten rozdział wielokrotnie mowa jest o Rebece, ona jest na pierwszym planie, wiele się o niej dowiadujemy, a Izaak dopiero pojawia się na samym końcu, kiedy ona przychodzi do niego i kilka wersetów zaledwie opisuje jego ślub i jego przeprowadzenie, jakby zamieszkanie z Rebeką. I jest to też oprócz jednego krótkiego epizodu w czasie ofiarowania Izaaka, jest to też pierwszy raz, kiedy Izaak jest pokazany właśnie jako taka samodzielna postać, że on ma swoje uczucia, że jest nazywany po imieniu, a nie jako syn czy ojciec, bo później rzecz się zmieni. W tej drugiej połowie narracji, która dotyczy Jakuba, gdzie też Izaak się będzie pojawiał, Izaak znowu będzie definiowany przez swoją rodzinną rolę, że to jest ojciec Jakuba. Nawet sama narracja tego 26 rozdziału, który będzie rzeczywiście w całości dotyczył Izaaka, będzie poprzedzona tym, że Izaakowi już się urodzili dwaj synowie i jeden z nich zaczął już mieszać, tak można powiedzieć. To znaczy będzie już ten epizod w 25 rozdziale, kiedy Jakub wyłudzi pierworództwo od swojego starszego brata Ezawa. I dopiero jakby po tym wprowadzeniu Jakuba już jako takiego podmiotu ważnego dla tej narracji, dopiero pojawi się to krótkie okienko, w którym Izaak wystąpi i będzie widać w Izaaku jakby odbicie Abrahama, tak, jako tego, który... Więc żeby przejść do konkretnego tekstu, chciałbym, żebyśmy zajrzeli tym razem do tej historii mówiącej o ofiarowaniu Izaaka, tej historii nazwanej przez Żydów Akeda, czyli związanie. I spróbuję podzielić się z wami znowu. O, ciekawe, coś tam utknęło. Czy Heniu, wiesz, co się może zdarzyło? Coś się zacięło. Tak, w jakiś nowoczesny sposób. A, może ja nie przestałem. Może ja nie przestałem. I próbowałem podzielić się czymś innym, gdy jeszcze dzieliłem się. O, teraz. Teraz jest właśnie ta historia. I ja, tak jak już kiedyś zrobiliśmy w przypadku historii wieży Babel, spróbowałem znowu tekst tej arcypięknej i niesamowicie dramatycznej historii przedstawić z zaznaczeniem różnych elementów tego opowiadania. Na zielono, jak tradycyjnie na zielono zaznaczone są kolejne kroki w narracji. To, w jaki sposób akcja posuwa się do przodu. Na czerwono zaznaczone są wtrącenia narracyjne, które stanowią tło potrzebne czytelnikowi do zrozumienia tej akcji, ale one nie posuwają akcji do przodu, są takim, można powiedzieć, objaśnieniem. I na niebiesko zaznaczone są, albo ktoś może mógłby powiedzieć na turkusowo, zaznaczone są wypowiedzi wszystkich uczestników tej akcji. I tak jak zwykle jest to moim zwyczajem, postarałem się udosłownić ten tekst, tak żeby go widzieć takim surowym, z całą jego prostotą i zwięzłością, jaka występuje w tej niesamowitej opowieści. Zaczyna się to w ten sposób. I stało się po tych wydarzeniach, czyli wydarzeniach, które miały miejsce w 21 rozdziale i wcześniej, Bóg wystawił Abrahama na próbę. I narracyjnie rzecz biorąc, cała ta historia, warto o tym pamiętać, ona jest taką kompletną opowieścią zanurzoną w większej opowieści. Ta krótka historia, mająca 19 zaledwie wersetów, ma w sobie wszystkie elementy opowieści czy narracji, od wprowadzenia
poprzez zawiązanie się konfliktu, przez narastanie konfliktu, przez do punktu kulminacyjnego i aż do rozwiązania tej historii. I właśnie tym krótkim bardzo wprowadzeniem jest to, że stało się po tych wydarzeniach. Bóg wystawił Abrahama na próbę i jak widać po zaznaczeniu na czerwono, to wystawienie Abrahama na próbę jest wtrąceniem narracyjnym i jest też taką sztuczką, którą narratorzy często stosują, że ujawniają czytelnikowi coś, czego nie wie główny bohater akcji. Oj, Abraham dużo by dał za to, żeby wiedzieć, co tu się dzieje, dlaczego Bóg robi to, co robi, że Bóg w ten sposób wystawia go na próbę. Abraham tego nie wie, ale wiemy to my, czytelnicy, którzy obserwują jego zmagania. I rzekł do niego, w domyśle Bóg, Abrahamie. I odpowiedział mu, w domyśle Abraham, wiele tekstów, które czytamy pewnie tłumaczeń, będą od razu mówiły, kto to mówi, ale w tym surowym tekście nie ma tego. To trzeba wszystko wywnioskować z samego rozwoju tej akcji. Abraham odpowiada jednym słowem, hine, które często jest tłumaczone oto. I właściwie nawet nie mówi jestem. I tak będzie w całej tej narracji. Jak ktoś do kogoś się zwraca o uwagę, to ta druga osoba odpowiada, tak jak w szkole się czasami mówiło, jestem, ale tak naprawdę to tutaj. Tak? Abrahamie, tutaj, odpowiada Abraham. I powiedział Bóg do Abrahama wtedy, weź swego syna, czy twego syna, jedynego syna, którego miłujesz, Izaaka. Bóg użył aż czterech określeń, żeby, można powiedzieć, bez żadnej wątpliwości określić, o kogo chodzi, bo Abraham przecież miał drugiego syna, Iszmaela, tak? Co prawda był już oddalony w tamtym czasie od Abrahama, ale to bardzo intensyfikuje opowieści, to skupienie, to takie szkło powiększające na Izaaku jako obiekcie tego, co będzie się dalej działo. I dalej Bóg mu poleca, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci powiem. I tutaj, na takim wczesnym etapie tej historii, to jest trzeci werset dopiero, mamy już konflikt, tak? Pojawia się jakieś potworne napięcie, ponieważ Izaak jako dziecko obietnicy, jako syn obietnicy jest ten, przez którego Bóg obiecał wszystko Abrahamowi. Wszystko, co Abraham miał doświadczyć w obietnicach Bożych, czy według Bożych obietnic, opierało się na Izaaku, a tutaj Bóg powiedział Abrahamowi, idź i złóż tego Izaaka w ofierze. Więc czytelnik w tym momencie, który to czyta pierwszy raz, bo my już znamy tą historię, więc wiemy, jak ona się kończy, tak? Ale czytelnik, który czyta ją pierwszy raz, jest w szoku. W tej historii, która się tak dobrze zaczęła rozwijać, nagle pojawia się potworna trudność, że Abraham jest wezwany przez Boga, żeby złożyć w ofierze tego syna, na którym opiera się wszystko, czego oczekiwał. A potem, jak z karabinu, wymienione są kolejne rzeczy, które opisują, co Abraham dalej robi. I Abraham wstał rano i osiodłał swego osła i zabrał ze sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka i narąbał drewna do spalenia ofiary i powstał i ruszył w drogę do miejscowości, o której Bóg mu powiedział. Więc jest to taka reakcja posłuszeństwa, którą widzieliśmy już Abrahama, gdy Bóg wezwał Abrahama na początku jego historii. Zresztą Bóg zastosował tą samą metodę z Abrahamem, kiedy wezwał go, żeby poszedł do ziemi obiecanej, to powiedział mu, idź do ziemi, którą ci wskażę. I tutaj drugi raz Bóg mówi do Abrahama, idź i złóż go w ofierze na miejscu, które ci wskażę. Tak? Wysyła Abrahama nie wiadomo gdzie, a Abraham wykonuje te wszystkie czynności i idzie w drogę. I potem jest kolejne wtrącenie, które po prostu mówi w trzecim dniu albo na trzeci dzień, tak, tak bardzo krótko. Abraham podniósł swe oczy i dostrzegł z daleka swoją ową miejscowość, czy to miejsce,
I rzekł do swych sług: Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Z jednej strony warto zwrócić uwagę na to, że minęły 3 dni, w których Abraham zmierzał w niewiadomym sobie kierunku, prowadził ze sobą Izaaka. Nic o tym nie jest powiedziane, tak? Nic nie wiemy o tym, co się kotłowało w życiu Abrahama, gdy prowadził Izaaka w to miejsce, do którego Bóg go posłał. A dopiero wtedy, kiedy na trzeci dzień dotarli do tego miejsca, Abraham zachowuje się tak, jakby był pewien, że nic się Izaakowi nie stanie. Jak dobrze czytaliśmy historię o Abrahamie, to pamiętamy, że Abraham nie słynął z wielkiej prawdomówności do tej pory. Zdarzały mu się sytuacje, w których nie mówił prawdy. Więc jak czytelnik czyta tą historię i słyszy Abrahama mówiącego: Ja i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was, to nie jest to wcale takie oczywiste z tej dotychczasowej historii, co właściwie Abraham myśli. Co on sobie wyobraża w tej sytuacji? Czego się spodziewa? Z listów Nowego Testamentu wiemy, że Abraham wierzył, że Bóg może wskrzesić z martwych Izaaka, którego on naprawdę złoży w ofierze. No jest to zaawansowana wiara. Do tej pory nic w tej historii nie było mowy o zmartwychwstaniu czy o wskrzeszaniu zmartwych. Abraham nie był szczególnie prawdomówny, więc ja muszę przyznać, że wielokrotnie, gdy tą historię czytałem kiedyś, to myślałem, że Abraham zciemnia. Myślałem sobie, Abraham jest zdeterminowany, żeby posłuchać Boga i idzie z tym Izaakiem, ale tym innym ludziom to on się właściwie bardziej usprawiedliwia i jakby uspokaja ich, podczas gdy wie, że czeka go tragedia. Tak myślałem o tym, no ale Nowy Testament prostuje takie myślenie. Nowy Testament mówi o tym, że Abraham naprawdę w tym momencie wierzył, że Bóg może wskrzesić z martwych Izaaka, którego on posłusznie złoży w ofierze, wiedząc, że to na nim wszystkie obietnice się opierają. Więc Abraham zabrał drwa do spalenia ofiary i włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż i szli obaj razem. I tutaj Izaak po raz pierwszy pojawia się jako niezależny aktor. Izaak jest już kilkunastoletnim chłopcem, który niesie na sobie drewno na tą ofiarę. I coś mu się tu nie zgadza. Więc mówi: Ojcze mój, a Abraham mówi to samo, co odpowiedział Bogu tutaj. Hine. Tak? I Izaak wtedy mówi: Oto ogień i drwa, ale gdzież jest jagnię na całopalenie? Więc Izaak pierwszy raz w tej historii pojawia się jako ktoś, kto samodzielnie myśli i zadaje to trudne pytanie. Według mnie to jest dalszy wzrost napięcia w tej akcji, bo teraz to już nie tylko jest kwestia uspokojenia tych sług, które Abraham zostawił, ale też jego własny syn zaczyna coś podejrzewać, że coś tutaj nie gra. Ten syn, którego ma złożyć w ofierze. Jednak Abraham uspokaja go i odpowiada w ten sposób. Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie synu mój. Kiedyś czytając to dalej nie wiedziałem, czy Abraham kłamie, czy mówi prawdę. Czy uspokaja Izaaka, żeby go nie wypłoszyć, czy naprawdę wierzy. Ale Nowy Testament mówi, że wierzył. I szli obaj razem. I przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał. I Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drwa. Trwają przygotowania do złożenia ofiary.
ewidentne. Każdy, kto wie, co to jest, widzi, co się dzieje. I wtedy jest to słynne: i związał syna swego Izaaka i położył go na tych drwach na ołtarzu. A Izaak prawdopodobnie nie był przyzwyczajony do spania na drwach, czy do leżenia na drwach, więc to jest kolejny element wzrostu dramaturgii tej sytuacji. Właściwie zbliżamy się do punktu kulminacyjnego. I tutaj w tej narracji dzieje się coś takiego, że przeczytanie tych słów trwa dłużej niż sama akcja, którą one opisują. Więc można było powiedzieć, że tak jak na filmach czasami pokazuje się coś w zwolnionym tempie, tak tutaj w tej akcji zwalnia to tempo i Abraham sięga ręką po nóż i zamachnie się, aby zabić syna. I wtedy, w ostatnim punkcie, najbardziej dramatycznym punkcie tej historii, anioł pański woła na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. I Abraham po raz trzeci w tej historii tak samo odpowiada: tutaj. Oto jestem, tak? Bardzo krótko. I anioł mówi mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham podniósł, może za nim. Tak sobie myślę. Przez co my poznajemy, czy przez co my dajemy dowód na to, że boimy się Boga, czy że mamy wiarę. W tej konkretnej historii Bóg doprowadził Abrahama do niesłychanie dramatycznego momentu. I w tym niesłychanie dramatycznym momencie Abraham nie zawahał się posłuchać Boga. Więc to są ważne słowa, pokazujące coś o Abrahamie, w jakim miejscu swojego życia i w jakim miejscu chodzenia z Bogiem był wtedy. Abraham podniósł swe oczy i zobaczył, a oto z tyłu baran uwikłany rogami w zaroślach. I poszedł Abraham i wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna i dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: na wzgórzu Pan zobaczy albo zaopatrzy. I to jest taka trochę tajemnicza, taki trochę tajemniczy moment, że właściwie on jest, bywa różnie tłumaczony. Tam w tysiąclatce jest mowa o tym, że Pan się ukazuje na górze i tak dalej, ale wydaje się, że to jest wskazanie na to, że dużo, dużo dalej w tej historii Bóg coś na tym samym wzgórzu uczyni, co będzie wypełnieniem zapowiedzi Bożych, proroctw, o tym potomku, który zwycięży węża, o potomku niewiasty. Wiele wskazuje na to, że to wzgórze Moria to jest dokładnie wzgórze świątynne i że to jest miejsce czy okolica, w którym Bóg zamieszka i w którym pojawi się Mesjasz, który zostanie odrzucony i zabity. I zawołał anioł pański do Abrahama po raz drugi z nieba i tak powiedział: przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to i nie odmówiłeś mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. I twoje potomstwo zdobędzie warownię swych nieprzyjaciół i będą błogosławione w twoim potomstwie wszystkie ludy ziemi, dlatego że posłuchałeś mego głosu. A potem jest taki już zupełnie wypuszczający napięcie, czy rozluźniający napięcie cykl, czy seria. I Abraham wrócił do swych sług i wyruszył razem z nimi w drogę i jak gdyby nigdy nic poszedł do Berszewy. Tak?
Więc historia kończy się w taki sposób rozładowujący napięcie, ale ważne są te słowa, które anioł pański wypowiedział do Abrahama, bo one, okazuje się, są podstawą do tego, co dalej się działo z Izaakiem. Izaak tutaj był biernym uczestnikiem w jakimś sensie, tak? To Abraham jest tym aktorem, to Abraham jest tym, który okazywał wiarę. Ale za chwilę, jak przejdziemy do 26 rozdziału, gdzie będzie historia samego Izaaka, to jedno z pierwszych epizodów, które tam zobaczymy, będzie się odwoływał do tego, co tutaj jest napisane. Że Bóg poprzysiągł Abrahamowi z powodu tej wiary, którą miał i posłuszeństwa, do którego ona prowadziła, wypełnienie wszystkich obietnic, które już dużo wcześniej złożył Abrahamowi. To jest taka ciekawa historia, która w dyskusji o tym, czy Boże obietnice są warunkowe czy bezwarunkowe, wydaje się sugerować, że Boże obietnice, chociaż są bezwarunkowe, dane Abrahamowi, to Bóg musi doprowadzić do zaistnienia pewnych rzeczy, żeby je wypełnić. Doprowadził Abrahama do takiej wiary, która pozwoliła mu złożyć syna w ofierze, albo przynajmniej przymierzyć się do złożenia syna w ofierze. I tej wierze obiecał, czy na tej wierze oparł przekazywanie tych obietnic dalej. Zobaczmy teraz przez chwilę. Ja muszę przestać dzielić to znowu. Przestałem? Tak. Dobrze. Zobaczmy teraz przez chwilę. Mam nadzieję, że nie zgubiłem gdzieś tego. Tekst 26 rozdziału Księgi Rodzaju. O, tutaj jest. Dobrze. Mam go. Już zaraz go podzielę się z nami. Jest? Jest. Więc przechodzimy. Mamy jeszcze czas? Przechodzimy do 26 rozdziału Księgi Rodzaju, do tego drugiego ważnego wydarzenia z udziałem Izaaka, gdzie Izaak jest już rzeczywiście samodzielnym aktorem. W tym rozdziale Izaak występuje jako Izaak. To on robi różne rzeczy, ale dalej jest ewidentne, że Izaak jest tym mniejszym Abrahamem, to znaczy jest odzwierciedleniem czy echem tego, co działo się w życiu Abrahama, a także, że w tych obietnicach, które Bóg mu daje, właśnie jest zależny od tego, co Abraham zrobił, a nie co on sam zrobił. Gdy w kraju nastał głód, drugi z kolei po tym, który był za czasów Abrahama, Izaak powędrował do Abimeleka, króla filistyńskiego, do Geraru. Sam autor mówi od razu o Abrahamie i o głodzie, który był. Głód to było jedno z pierwszych, a właściwie pierwsze wydarzenie opisane po tym, jak Abraham przyszedł do ziemi obiecanej, nie licząc tego, że chyba wcześniej było ciut, że złożył tam, znaczy, że zbudował ołtarz i wzywał imienia pańskiego Abraham. Ale potem nastąpił głód i to była pierwsza z prób, taka trudna próba dla Abrahama, która doprowadziła go do różnych błędów. Więc tutaj jakby ten opis Izaaka rozpoczyna się od tego samego, co było u Abrahama. Ukazał mu się, Gerar, warto o tym pamiętać, że Gerar to jest właściwie miasto na najbliższej stamtąd drodze do Egiptu. To znaczy, że jeżeli Izaak powędrował do Abimeleka, króla filistyńskiego, do Geraru, to znaczy, że Abraham, że Izaak był w drodze do Egiptu, tak? Był głód i Izaak był już w drodze do Egiptu. Ukazał mu się bowiem Pan i rzekł, nie idź do Egiptu, lecz zatrzymaj się w tym kraju, który ci wskażę. Zamieszkaj w tym kraju, a ja będę z tobą, będę ci błogosławił, bo tobie i twemu potomstwu oddaję wszystkie te ziemie i dotrzymam przysięgi, którą dałem twojemu ojcu Abrahamowi, że rozmnożę potomstwo twe jak gwiazdy na niebie oraz dam twojemu potomstwu wszystkie te ziemie. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że Abraham był mi posłuszny, przestrzegał tego, co mu poleciłem, moich nakazów, praw i pouczeń. Ciekawe stwierdzenie, bo wiemy, że Abraham nie zawsze przestrzegał wszystkiego, co trzeba.
Ale to się ewidentnie odnosi właśnie do tego, co się stało po złożeniu Izaaka w ofierze. To, co anioł przyrzekł, czy poprzysiągł Abrahamowi, że z powodu tej wiary, jaką wykazał i posłuszeństwa bezgranicznego, obiecał mu wypełnienie tych rzeczy, a teraz mówi Izaakowi, że można powiedzieć, mocą tego, co obiecał Abrahamowi, wypełni w jego życiu to wszystko i Izaak jakby będzie kontynuatorem tego, co Bóg rozpoczął przez Abrahama. Tak więc Izaak zamieszkał w Gerarze, a kiedy okoliczni mieszkańcy pytali go o jego żonę, odpowiedział, jest ona moją siostrą. Kolejne echo tego, co się działo w życiu Abrahama. Bał się bowiem mówić, to moja żona, gdyż myślał sobie, jeszcze gotowi mnie zabić z powodu Rebeki. Była ona bowiem bardzo piękna. Wszystko to odpowiada temu, co się działo z Abrahamem. Sara była piękna, bał się Abraham, kłamał z tego powodu, bo spodziewał się, że ludzie będą, zabiją go. Więc tutaj można by powiedzieć, że niedaleko pada jabłko od jabłoni w tej sytuacji z Izaakiem. Izaak w jakimś sensie odtwarza historię Abrahama jako ten łącznik pomiędzy Abrahamem a Jakubem. Gdy tak mieszkał tam już dłuższy czas, pewnego razu Abimelek, król filistyński, wyglądając przez okno, dostrzegł Izaaka, uśmiechającego się czule do Rebeki jako do żony. Wezwał więc Abimelek Izaaka i rzekł, przecież to jest twoja żona. Dlaczego mówiłeś, jest ona moją siostrą? No i tutaj jest różnica pomiędzy Izaakiem a Abrahamem. Izaak się zdradził przez swoją głupotę, można powiedzieć, tak? Jeżeli naprawdę zamierzał udawać, że Rebeka jest jego siostrą, a nie żoną, no to zachowywał się głupio, można tak powiedzieć. Na tyle głupio, że bystry Abimelek zauważył to i się oburzył, tak? Odpowiedział mu Izaak, mówiłem tak, aby przez nią nie spostradać życia. A na to Abimelek, czemu z nami tak postąpiłeś? Niewiele brakowało, aby któryś z mych poddanych żył z twoją żoną, a wtedy obciążyłbyś nas winą. Abimelek więc wydał wszystkim swym poddanym takie rozporządzenie. Ktokolwiek się tknie tego człowieka lub jego żony, z pewnością poniesie śmierć. Więc to sam Abimelek jest obrońcą Izaaka, tak jak Abraham dał żonę Izaakowi, Abimelek broni Izaaka, bo sam zauważył niezgodność w tym, co on mówi. Potem będzie tak, że Rebeka, jego własna żona, będzie rozgrywała go w tym, jaki sposób ma pobłogosławić swoim synom. Izaak jest odbiciem Abrahama, ale jest też taką bardzo bierną postacią, taką no, w jakimś sensie rozgrywaną czy powodowaną innymi i reaguje w jakiś sposób na to, co inni ludzie wokół niego planują, robią, jak postępują i tak dalej. Ma to swoją pozytywną cechę, jeżeli chodzi o zdanie się na Boże zabezpieczenie, bo pod tym względem Izaak będzie absolutnym przeciwieństwem Jakuba. Izaak, jako ten bierny, ten pasywny, ten, który czeka, aż ktoś mu pomoże, rzeczywiście robi to, co Bóg chce, ufa jemu i za chwilę będziemy to widzieli, jak to się będzie działo. Jakub od samego początku będzie kombinował, w jaki sposób dostać to, co Bóg mu i tak obieca. Więc przebywając w tym kraju, zasiał Izaak ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego plonu, gdyż Pan mu pobłogosławił. I tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiego majątku. O ile Abraham na początku zdobył swój majątek na skutek tej niefortunnej sytuacji w Egipcie, faraon go obdarował wielkim majątkiem, potem już odmówił przyjęcia majątku od króla Sodomy, po tym jak uratował, czego się tam nauczył. Izaak od samego początku jest pokazane, że jest całkowicie obdarowany bez swojego aktywnego udziału, no może poza tym, że zasiał, tak? No zasiał, dał Bogu szansę, zasiał, a Bóg tak go obdarował i uczynił go bardzo bogatym. Miał liczne stada, dorobnego i większego bydła oraz wiele służby. To też Filistyni z zazdrości zasypali ziemią wszystkie studnie, które niegdyś wykopali słudzy jego Abrahama. I ojca jego Abrahama. Czyli błogosławieństwo, które mu dał Bóg, przeważyło nad obietnicą opieki, jaką dał mu Abimelek, zazdrość, to znaczy
było na tyle duże, że zazdrość została wzbudzona wśród tych Filistynów i postanowili jakby szykanować, czy robić coś złego wobec Izaaka. Ale nawet w tym widać, że to jest, oni zasypali te studnie, które jego ojciec Abraham wykopał. Tak? Cały czas są te nawiązania do Abrahama. Sam zaś Abimelek rzekł do Izaaka, odejdź od nas, bo jesteś zamożniejszy niż my. Izaak oddalił się więc stamtąd i rozbiwszy namioty w Dolinie Geraru, tam osiadł i zaczął oczyszczać studnie, które niegdyś wykopano za życia Abrahama, jego ojca, a które Filistyni po śmierci Abrahama zasypali i przywrócił im takie nazwy, jakie niegdyś ponadawał jego ojciec. Cały czas się ten ojciec tutaj przewija, tak? Izaak idzie drogą swojego ojca Abrahama. Gdy słudzy Izaaka, kopiąc w owej dolinie studnię, natrafili na bijące źródło, pasterze z Geraru wszczęli sprzeczkę z pasterzami Izaaka i mówili, to dla nas ta woda. Studnię tę nazwał on Esek, bo sważyli się z nim o nią. Potem wykopali inną studnię i znów powstał o nią spór, to też dał jej nazwę Sitna. Izaak przeniósł się więc na inne miejsce i wykopał jeszcze inną studnię, a o tę studnię już nie było sporów. Izaak dał jej nazwę Rehoboth, mówiąc, teraz dał nam Pan swobodną przestrzeń, abyśmy się rozmnażali w tym kraju. Ciekawe, Izaak wycofuje się. Izaak nie jest konfrontacyjny. Wycofuje się, cały czas oni go wypychają, a on odchodzi, a Bóg mu daje nowe studnie. I Izaak to rozpoznaje. Izaak mówi, kiedy Bóg dał mu wreszcie jakby odetchnąć, to Bogu przypisuje wszystko to, co się dobrego w jego życiu dzieje. Potem wyruszył Izaak do Berszeby. I zaraz pierwszej nocy ukazał mu się Pan i rzekł, ja jestem Bogiem twego ojca Abrahama, nie lękaj się, bo ja będę z tobą i będę ci błogosławił, rozmnażając twoje potomstwo przez wzgląd na sługę mego Abrahama. Ciekawe, cały czas wszystko, co Bóg daje Izaakowi, to jest wierność Boża wobec obietnic danych Abrahamowi i opartych o jego wiarę. O wiarę Abrahama. Tak sobie myślę, już na tym etapie, że to może być tak, że Bóg błogosławi dzieciom ludzi, którzy mają wiarę, że może tutaj akurat Bóg tak to obiecał, tak? Więc my nie mamy takiej konkretnej obietnicy, że Bóg w taki sposób potraktuje dzieci ludzi wierzących, ale w tej konkretnej historii tak rzeczywiście jest, że wiara Abrahama niesie błogosławieństwo dla jego syna. I Bóg to podtrzymuje i respektuje. Izaak zbudował więc tam ołtarz i wzywał imienia Pana. Rozbił też tam swój namiot, a słudzy Izaaka wykopali tam studnię. I to też jest podobne do tego, co robił Abraham. Potem przybyli z Geraru Abimelek i Achuzat, jeden z przyjaciół Abimeleka oraz dowódca wojska Pikol. Izaak rzekł do nich, czemu przybywacie do mnie? Przecież znienawidziliście mnie i kazaliście mi się od was oddalić. Oni zaś odpowiedzieli, widząc, że Pan jest z tobą, postanowiliśmy, aby istniała między nami, czyli między tobą a nami, umowa. Chcemy z tobą zawrzeć przymierze, że nie uczynisz nam nic złego, jak i my nie skrzywdziliśmy ciebie, wyświadczając ci tylko dobro. I pozwoliliśmy ci spokojnie odejść. Niechaj ci więc teraz Pan błogosławi. Izaak wyprawił im ucztę, oni zaś jedli i pili, nazajutrz rano złożyli sobie nawzajem przysięgę, po czym Izaak ich pożegnał i rozstali się w zgodzie. Tam dokładnie jest, Izaak ich odprawił. Tak jak oni wcześniej jego odprawili, tak Izaak teraz ich odprawił, a wszystko to przez błogosławieństwo, jakie Bóg mu udzielił. To jest trochę śmieszne, bo ich propozycja jest w zasadzie, jakby on chciał tak trzymać się ściśle tego, co powiedzieli, to mógłby im się odpłacić pięknym za nadobne, bo oni sami mówią, że to ma być tak, jak oni go potraktowali, tak? Ale oczywiście Izaak jest kimś takim, po kim raczej nie należy się w tej historii spodziewać czegoś złego. On jest tym, który ustępuje, tym, który się odsuwa i tym, który pozwala Bogu spełniać te obietnice i być jego obroną. A gdy tego dnia słudzy Izaaka przynieśli mu wiadomość o studni, którą wykopali, mówiąc, znaleźliśmy wodę, nazwał on tę studnię Shibea, dlatego to miasto nosi po dziś dzień nazwę Berszewa. Więc właściwie na tym się kończy pozytywnie historia Izaaka, gdyby nie ostatnie dwa wersety. Gdy Ezaw miał 40 lat,
wziął za żonę Jehudit, córkę Hetyty Beriego oraz Bosmat, córkę Hetyty Elona. Były one powodem zgryzoty Izaaka i Rebeki. W serialach mówi się często o tak zwanym cliffhangerze. Tak? Cliffhanger to jest taki element na zakończenie akcji, który mówi: czekajcie na następny odcinek, bo będzie się działo coś ciekawego. I w historii z Izaakiem, która jest ogólnie rzecz biorąc taka no, dosyć prostolinijna, jednolita, pokazująca Boże błogosławieństwo, zaufanie Izaaka i w sumie jego bierność w tym wszystkim, na końcu pojawia się też coś, co zapowiada kłopoty. Jakiś tam rodzaj problemu. Ale tak właściwie się kończy historia Izaaka jako Izaaka. Tyle wiemy o Izaaku, tak jakby tyle miejsca w narracji Izaakowi poświęcono. Potem wszystko, co będzie się działo już dalej, może za wyjątkiem jednej pozytywnej rzeczy, że dowiemy się, jak będziemy czytać już o Jakubie, to dowiemy się, że Izaak modlił się o niepłodną Rebekę, ponieważ ona przez dłuższy czas nie mogła mieć dzieci i Bóg odpowiedział na to. Więc jakby kolejny raz zobaczymy w Izaaku wiarę i wytrwałość i szukanie u Boga pomocy. Ale potem będzie już trochę gorzej. I zobaczymy to przy okazji tego, jak będzie z Jakubem. Więc tyle o Izaaku, jako tym przejściu pomiędzy Abrahamem i Jakubem. Z Jakubem to dopiero się zacznie prawdziwa jazda. I zobaczymy to w następnych odcinkach. Ja tyle. Jeżeli macie jakieś pytania albo uwagi, możemy porozmawiać. Ja mam pytanie. Czy kiedykolwiek tak pomyślałeś, w jakim wieku Izaaka było to wydarzenie, gdzie on miał zginąć? Bo przecież mógł być na tyle silny, że mógłbyś powiedzieć tatusiowi albo bić się z nim, że ja nie chcę zginąć, więc to też świadczy być może o tym, że on był wierzącym, że wiedział, co się dzieje. Więc z jednej strony jest kwestia właśnie tego, na ile on był, bo tam jest napisany chłopiec, na ile on był duży i właśnie, że w pewnym sensie on się poddał ojcu, no bo przecież jakby miał tam nawet 15 czy 20 lat, to mógłby, wiesz, walczyć z ojcem, że on nie chce zginąć i wiesz. To ja może tylko powtórzę skrócę, ale pytanie chodzi o to, ile Izaak mógł mieć lat. No i czy mógł walczyć z Abrahamem, kiedy Abraham go wiązał i kładł na te drwa? Więc co myślisz? Znaczy, wydaje się, że on był przynajmniej kilkunastoletnim chłopcem, takim, który był w stanie nieść to drewno razem z bardzo starym Abrahamem. Tego drewna było trzeba trochę na taką ofiarę całopalną. Więc nie był dzieckiem. Był zdecydowanie kimś, kto jakby chciał, to by uciekł Abrahamowi, tak? Albo by się obronił przed nim. Więc to jest też cecha Izaaka, która jest widoczna w tej historii, że on jest uległy, że on poddał się temu, co Abraham tam wyczyniał z punktu widzenia jego, tak? Co zamierzał zrobić. Nic nie wiemy o jakimkolwiek wtajemniczeniu Izaaka w to, co Abraham miał zrobić. Raczej widzimy z tej historii, że Izaak nic nie wiedział. Ale pytał się, gdzie jest. Wiedział tylko, że Abraham jemu powiedział, że Bóg upatrzy sobie jagnię. Tak? Więc zakładam, że wierzył w to, co powiedział mu Abraham, że to jakieś jagnię będzie złożone w ofierze. I musiał się pewnie nieźle zdziwić, gdy Abraham położył go i go związał. Pewnie myślał sobie, tato, w co ty się bawisz? Co takiego tutaj się dzieje? Bo Abraham na serio zamierzał, chwycił ręką po nóż i zamierzał go zabić, żeby go złożyć w ofierze. Więc niektórzy psychologizują jakby na tej podstawie, uważając, że potem właśnie on jest taki wyciszony i wycofany, bo to jest trauma z dzieciństwa i coś tam. No to już jest jakaś taka fantazja, którą my próbujemy w oparciu o jakieś nasze obserwacje życiowe tutaj zastosować. Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne, wydaje mi się, że on się poddał Abrahamowi, że nie ma mowy o tym, żeby Abraham to zrobił w jakikolwiek sposób siłą, tak? Co może też
mówić dużo o tym, jakiego rodzaju relacje mieli Izaak i Abraham. Tak? Był rzeczywiście tym jego wybranym, ukochanym, jedynym, wyczekiwanym synem, więc na pewno Abraham go dobrze traktował i Izaak nie miał podstaw, żeby mu nie ufać. Tak? A to, co się działo w głowie Abrahama, to dopiero był problem. Tak? Znaczy nie problem, a wyzwanie, tak? Wyzwanie wiary, wielkie wyzwanie wiary. Szczerze powiedziawszy, ja sobie nie wyobrażam siebie samego w takiej sytuacji, że mógłbym wywnioskować tak daleko idące rzeczy, jakie wywnioskował Abraham i z taką ufnością podejść do tego, co Bóg polecił Abrahamowi. Więc no, nieprzypadkowo... Znaczy wiemy z Nowego Testamentu, że spodziewał się, że on zabije Izaaka i że Bóg go wskrzesi z martwych. I był na to gotów. Może właśnie to powiedzieć temu Izaakowi. Nic nie wiemy, żeby mu to powiedział. Raczej to, co wiemy, to udzielił mu takiej odpowiedzi nie wtajemniczającej go. Więc tutaj, no ale to jest pewien problem, dlatego że mówi mu, że Bóg sobie uzna... Więc pytanie jest, jakie jagnię ma na myśli? To w ogóle cała historia Izaaka jest też typem zastępczej ofiary, tak? Że to nie Izaak w końcu umiera, tylko ten baran, który tam jest zaplątany i to jest coś, co wskazuje w przyszłości na ofiarę. Więc to jest bardzo tajemnicza i ciekawa historia, na której tak wiele się oparło później, bo Jakub w swoim liście mówi, właściwie do tego się odwołuje, tak? Kiedy Jakub mówi, że wiara Abrahama została udoskonalona przez jego uczynki, to odwołuje się do tej doskonałej wiary Abrahama w tym momencie jego życia, która była gotowa złożyć w ofierze Izaaka. Tylko pewnie wiemy, ale przypomnieć, gdzie jest ten fragment, który mówi, że Abraham, znaczy no wiemy, że to jest w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, ale ciekawe jest tutaj w tym tłumaczeniu, że uważał, że Bóg może go wskrzesić z martwych, skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania. Nie? To jest do Hebrajczyków 11:19. Czyli jak jeszcze to, że na podobieństwo zmartwychwstania go otrzymał, możesz jeszcze jakby rozwiązać? To znaczy ja chyba nie potrafię inaczej na to patrzeć, niż na to, że jakby w sercu Abrahama on już był martwy i oddał go całkowicie. Natomiast no, tak z tej historii wynika, że do tego złożenia w ofierze nie doszło, ale w intencjach i w decyzji i gotowości Abrahama tak. Więc ja w ten sposób widzę to podobieństwo zmartwychwstania tutaj. Ja mam takie pytanie, dlaczego Bóg w tym, jak mówi do Abrahama w tej historii, do Abrahama w tej historii, mówi przez anioła, ale mówi w pierwszej osobie. Mhm. Czy jest jakieś językowe, To jest zagadka. Niektórzy tutaj upatrują jednego z tych kilku miejsc w Starym Testamencie, gdzie Syn Boży jest jako posłaniec Boga, dlatego że wypowiada się w swoim imieniu o tym, ale wydaje mi się, że to nie jest konieczna jedyna interpretacja, że no, anioł posłany w imieniu Boga mówi w imieniu Boga, tak jakby to mówił Bóg, to też chyba jest możliwe. Więc, ale jest to ciekawe, że z jednej strony mowa jest o tym, że to jest Malak Elohim, czyli anioł pański, posłaniec pański, a z drugiej strony mówi do niego tak, jakby to Bóg sam mówił, tak? Że mówi w pierwszej osobie do niego. To jest, jest to zagadka na ten temat. Dociekają różni ludzie i nie ma chyba jednej takiej rozstrzygającej odpowiedzi. Ja przynajmniej sam nie wiem, jak sam do końca nie wiem, co o tym myśleć. Tak? Jest to bardzo poważne spotkanie Abrahama z Bogiem, ale czy to rzeczywiście jest
Bo jest kilka innych takich miejsc. W przypadku Jozuego, który zanim wejdą do ziemi obiecanej, spotyka też Malak Elohim, tak? Wydaje mi się, że też przy okazji widzenia Mojżesza w Księdze Wyjścia przy płonącym krzewie też bardzo podobna sytuacja jest. Więc tu nic nie rozjaśnię. Ja mam pytanie, jeśli mogę. Proszę bardzo. Bo ty tam mówiłeś, Staszku, o tym, że Bóg błogosławi Izaakowi z powodu Abrahama jako jego ojca. Na ile uprawnione jest i na ile można stosować tu taką tą typologię, czy nie wiem, jak to się nazywa, że to jest to przeniesienie, że my jesteśmy pobłogosławieni z powodu tego, co zrobił Jezus. Tak, tutaj Abraham, Izaak jest pobłogosławiony z powodu tego, co zrobił Abraham. To znaczy, ja bym powiedział tak, że my to wiemy z innych źródeł i nie musimy się domyślać jakby tej typologii, tak? To istnieje pewne podobieństwo pomiędzy tymi sytuacjami, ale ponieważ nie ma tu w tym miejscu wyraźnie jakiejś wskazówki, no to my się opieramy na tych tekstach nowotestamentowych, które mówią, że my dzięki Jezusowi mamy rzeczy różne, tak? Czy w Nim mamy. Więc z typologią to jest trochę kłopot, że warto być ostrożnym i nie zbudować za wiele. Na szczęście w tej kwestii, o której ty mówisz, to my mamy wiedzę z Nowego Testamentu, która nie sprawia, że nie musimy się wiele domyślać. Nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie. Tak. To znaczy wiem, że tylko tak się zastanawiam, no, że to podkreślenie właśnie, szczególne podkreślenie, że Bóg błogosławi Izaakowi z powodu Abrahama. Zastanawiam, na ile się to nie jest taki wskazówka dla Izraela, dla Żydów właśnie, że oni będą błogosławieni z powodu kogoś w przyszłości. To się powtarza, bo na przykład, kiedy Bóg wyprowadza Izraelitów z Egiptu w Księdze Wyjścia, to też robi to ze względu na Abrahama i na przymierze, które z nim zawarł. Więc Bóg jest i będzie wierny potomkom Izraela, co jest też może warte o tyle podkreślenia, że zwłaszcza w tak zwanej teologii zastąpienia mówi się o tym, że no, Izrael wypadł z łaski Boga, tak? I że Bóg jakby stracił cierpliwość do Izraela. Wydaje się, że to nie jest zgodne z tym, co widzimy w Biblii, że Bóg od samego początku obiecawszy to, zamierza doprowadzić do realizacji te wszystkie swoje obietnice w oparciu o to, co obiecał Abrahamowi, ale jednocześnie jest prawdą, że chce doprowadzić też do pewnych okoliczności, w których to się dzieje, że ludzie nie są błogosławieni jakby za ich bunt czy za ich nieposłuszeństwo, tylko są prowadzeni do wiary, która rodzi posłuszeństwo i wtedy są błogosławieni. Tak.